Dorota Łusiewicz, to jest Dzień ze studiem w Polsce.pl. Wracamy, proszę państwa, do afery seks, afery z korupcją w tle, albo korupcyjnej afery z seks aferą w tle, jak kto woli, ze Stefanem Niesiołowskim w roli głównej. Jak donosi portal w polityce.pl, polityk skorzystał z usług kilkudziesięciu prostytutek. To miał być prezent. Jak dowiedział się portal w polityce.pl, specyficzne formy wdzięczności dla Stefana Niesiołowskiego, wyrażane przez trzech biznesmenów zatrzymanych przez CBA, nie stanowiły jednorazowych ekscesów. Proceder trwał przez lata. W okresie od 2008 od roku 2008 do 2017 polityk miał skorzystać z usług kilkudziesięciu prostytutek, za których usługi nie musiał płacić. Wszystko sponsorowali przedsiębiorcy, informuje nasze źródło zbliżone do śledztwa, czytamy na portalu w polityce.pl. Takie zeznania złożyło 8 kobiet świadczących usługi seksualne i kobieta nadzorująca interes. Zamiłowanie Niesiołowskiego do podobnych rozrywek musiało zapaść w pamięci trzech biznesmenów, ponieważ zdecydowali się nawet na wynajęcie posłowi pomieszczenia, którym mógł oddawać się lubieżnym rozrywkom, czytamy na portalu. Parlamentarzysta podczas wizyt w garsonierze życzył sobie również fasolki po bretońsku. Jak podaje nasze źródło zbliżone do organów zajmujących się sprawą, usługi prostytutek nie były jedyną formą wdzięczności okazywaną politykowi. Ponadto Stefan Niesiołowski miał podejmować działania korzystne dla trójki przedsiębiorców, nie tylko w samorządzie łódzkim, ale również w innych instytucjach. Stefan Niesiołowski, poseł, pan poseł został dzisiaj zapytany między innymi przez Marcina Fiołka w Sejmie o całą tę aferę. Posłuchajcie państwo, co powiedział. Ci biznesmeni, zna pani? Nie, ponieważ nie mam nazwisk. A skąd pojawiły się w takim razie informacje o tym, że chodzi o pana w kontekście tej trójki biznesmenów? Geniusz z CBA, pana Wąsika Świętosławskiego. Chodzi o przykrywkę chyba. Wojciech Kaj, Krzysztof Kaj, nie zna pan tej trójki? Nie znam tej. A jak pan to interpretuje? A jak pan to interpretuje, że się pojawia i pana na przykład w kontekście teraz? Klasyczna przykrywka, no. Ale przykrywka, w jakim sensie? No, żeby przykryć Kaczyńskiego, jego taśmy. Prosta sprawa, banalna. Wymyślili. Wielka operacja. Od A do Z ta historia jest wymyślona? Tego nie wiem, no. To skąd pan wiedzieć? No proszę zapytać pana Wójcika, czy Kamińskiego. No ja nie jestem w CBA. Ta historia jest od A do Z wymyślona, panie pośle? Znaczy, żadnych łapówek nikomu nie brałem i nie wziąłem żadnych. Przepraszam się na Jak państwo widzicie, pan poseł Stefan Niesiołowski uważa, że cała afera została zmyślona przez CBA. Wszystko po to, by przykryć taśmy Kaczyńskiego. Oczywiście ta sprawa będzie się rozwijała dalej, a portal w polityce.pl trzyma rękę na pulsie. Ja jeszcze tylko szybciutki i króciutki przegląd portalu, którego dzisiaj ze względu na komisję weryfikacyjną nie zrobiliśmy, a jest tu jedna ciekawa informacja. Znaczy jest bardzo dużo ciekawych informacji, ale jedną chciałam państwu tylko przeczytać. Porażająca erudycja Ewy Kopacz porównuje PiS do dinozaura. Ludzie rzucali w niego kamieniami. No właśnie, zdaje się, że dinozaury wyginęły parę milionów lat temu, zanim człowiek na ziemi się pojawił. No ale wiecie państwo, ta szarańcza śmierdząca naftaliną, w dodatku dinozaury, w które należy rzucać kamieniami, żeby wyginęły, żeby je pokonać, no to jest właśnie ten język miłości, który Platforma Obywatelska uprawia od jakiegoś czasu, jednocześnie apelując o wygaszenie emocji i o to, by nie stosować mowy nienawiści. Także tak to właśnie wygląda. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, o której mówiłam w poprzednim wejściu. Płonie hala na Białołęce, budynek częściowo zawalił się. Na warszawskiej Białołęce przy ulicy Annopol 3 płonie hala przemysłowa. Widzicie państwo zdjęcia z ulicy Annopol 3. Właśnie część budynku już się niestety zawaliła. Pożar nie jest opanowany, cały czas trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje około 40 jednostek. Taką informację przekazała Polskiej Agencji Prasowej Straż Pożarna. Pożar wybuchł rano około godziny 8:15. Zapaliła się hala, w której przechowywano artykuły spożywcze. Jej administrator zarządził ewakuację. Ewakuowano 100 osób. Na miejscu pracuje 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie sytuacja w
wciąż nie jest opanowana, informuje PAP. Młodszy brygadier Karol Kieszkowski z PSP. Na miejsce sprowadzane są dodatkowe zastępy PSP spoza Warszawy, w tym laboratorium chemiczne. Strażacy prowadzą działania gaśnicze w części magazynowej, ratownicy gaszą hale, ale też bronią okolicznych budynków przed przedostaniem się na nie ognia. Jak zaznaczył Kieszkowski, hala magazynowa jest w 70% objęta pożarem, stąd trudno będzie powstrzymać ogień. Akcja gaśnicza potrwa przynajmniej kilka godzin. To był właśnie ten pożar na ulicy Annopol 3. Tą smutną informacją żegnam się z Państwem, dziękując za dzisiejsze przedpołudnie. Dorota Łosiewicz, do zobaczenia przed Państwem. Agnieszka Ponikiewska i przegląd wydarzeń.